I bardzo mi miło gościć dzisiaj u nas w superraporcie doktora Algirda Nusewicza, politologa Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, pani redaktor. Panie doktorze, kto straci najwięcej tak naprawdę na wecie Unii Europejskiej? Ale ja nie mówię o Polkach i Polakach jako obywatelach, nie mówię w tej chwili o pieniądzach, tylko mówię o kwestii wizerunku politycznego, o kwestii poparcia wyborczego. Czy Zbigniew Ziobro, idąc na zwarcie z Unią Europejską tak mocno, Prawo i Sprawiedliwość, na razie w osobie Jarosława Kaczyńskiego, wspierający wydaje się Zbigniewa Ziobrę właśnie, myśli perspektywicznie, jeżeli chodzi o poparcie Polaków w kolejnych wyborach na przykład? Strasznie trudno to jest ocenić, bo wydaje się, że akurat w tej sprawie Zbigniew Ziobro czy Prawo i Sprawiedliwość idzie bardziej po linii pewnej myśli ideologicznej. Trochę też oczywiście obrony reform, które w szczególności mówimy o reformie sądowniczej, które zostały wprowadzone. Prawdopodobnie też trochę się boją potencjalnych konsekwencji czy uznania tych reform za niepraworządne i w rezultacie strat w obszarze dofinansowania. Natomiast myślę sobie, że my możemy patrzeć na te straty w perspektywie krótko- i długofalowej. Jeżeli rzeczywiście doszłoby do weta, no to ta krótka perspektywa będzie trochę rozgrywana medialnie i podejrzewam, że jakaś część ludzi uzna, że dobrze im powiedzieli, dobrze zrobili, nie będziemy się tam kłaniać. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz. Klęczeć. Holender i tam inni. Natomiast no nie oszukujmy się, że Polska nie jest przygotowana do sytuacji, w której nie będziemy, polska gospodarka przede wszystkim, w której nie będzie środków unijnych. I to zwycięstwo, nawet jeżeli rzeczywiście udałoby się rządowi czy Zbigniewowi Ziobrze rozegrać to w taki sposób trochę połowicznie, chociaż zwycięski, to za chwilę okaże się, że ten kryzys covidowy będzie się pogłębiał. Jeśli nie będzie środków europejskich, to trochę będziemy jak Polska po II wojnie światowej, która postanowiła nie skorzystać z planu Marszala, których, o ile sobie dobrze przypominam, był jednak trochę mniej warty niż to, co dzisiaj jest na stole. No właśnie, teraz jeszcze pytanie, jak w tym wszystkim pana zdaniem odnajduje się Jarosław Gowin? No, wczoraj udzielił takiego dość jednoznacznego wywiadu Super Expressowi, w którym postawił wybór Unia albo Kreml, w którym namawia do prowadzenia negocjacji, w którym namawia do wypracowania kompromisu, w którym łaja trochę, mam wrażenie, swoich kolegów z rządu, mam na myśli akolitów Zbigniewa Ziobry i samego Ziobrę, którym wytyka, delikatnie mówiąc, brak kompetencji, jeżeli chodzi o kwestie ekonomiczne i perspektywę myślenia o tym, co się wydarzy w przypadku weta budżetowego. Czy to jest tylko takie machanie szablą do wewnątrz Zjednoczonej Prawicy i koalicji przez Jarosława Gowina? Czy on rzeczywiście, pana zdaniem, realnie może coś tutaj zmienić i doprowadzić na przykład do rozpadu rządu? Znaczy tak, po pierwsze pamiętajmy o tym, że Jarosław Gowin może coś zmienić, ponieważ jest szefem partii, która posiada znaczącą z punktu widzenia trwałości i stabilności koalicji liczbę posłów, więc to czy on może, to powiedziałbym tak, na pewno taką broń ma. Z drugiej strony te jego wypowiedzi oceniam trochę w takim duchu pokazania z jednej strony Brukseli, że w naszym gronie jest ktoś, kto myśli w miarę racjonalnie, czy ktoś, kto myśli ekonomicznie. Mówiąc racjonalnie, mam na myśli w takim duchu podobnym do tego, jak myślą dyplomaci unijni, czy jak myśli prezydencja niemiecka. Z drugiej strony to jest też taki trochę sygnał wypuszczony do elektoratu Zjednoczonej Prawicy, że słuchajcie, pamiętajcie, że oprócz Zbigniewa Ziobro jestem też i ja, trochę inny. To może trochę wyglądać jak taka niewprawna gra na kilku fortepianach, jeżeli mówimy o całej Zjednoczonej Prawicy. I byłoby taką grą, gdyby nie to, że panowie zaczynają wysyłać sobie też takie sygnały. Już ta rywalizacja wychodzi trochę spod dywanu i
te buldogi zaczynają już latać po salonie i my to widzimy, tak? Więc te gesty Zbigniewa Ziobry adresowane do jednej części elektoratu, czy gesty premiera Gowina adresowane do zupełnie innej części elektoratu, one zamiast być źródłem potencjalnie zysków w tych elektoratach, znaczy zysków poparcia w ramach tych elektoratów, mogą być ryzykiem dla każdego, no mogą być po prostu ryzykiem utraty poparcia. Mówi pan o tym, że Jarosław Gowin ma szablę, że ma porozumienie, że oczywiście może trochę w rządzie zmienić, a właściwie nie trochę, tylko bardzo znacznie po prostu ten rząd rozwalić od środka. Natomiast doskonale pamiętamy sytuację z maja, kiedy Jarosław Gowin też się postawił, kiedy odszedł z rządu, no ale co? No ale jego posłowie zostali. Może tak samo będzie tym razem. To jeszcze dodajmy taką rzecz, że dokładnie takie same albo bardzo podobne moce posiada Zbigniew Ziobro. I on może zrobić dokładnie to samo, chociaż wydaje się, że akurat w tej kwestii premier Morawiecki i Jarosław Gowin mogą liczyć na wsparcie choćby posłów Koalicji Obywatelskiej, więc to nie do końca tak wygląda. Mhm. Gdzie w Ziobro może to najwyżej liczyć na wsparcie posłów Konfederacji. No, ale odpowiadając wprost na pani pytanie, no to jest właśnie dlatego powiedziałem, że posiada wpływ, ale nie jestem w stanie stwierdzić, czy jest to wpływ realny. No bo realność wpływu oznacza, że ja nie tylko mam buławę w plecaku, nie tylko wyciągam, żeby pokazać, że ją mam, ale zaczynam jej używać. Tutaj bardzo trudno jest powiedzieć, czy tym razem Jarosław Gowin zdecyduje się na zrobienie użytku ze swojej buławy, bo to nawet nie jest tylko kwestia historii z września, tam z wiosny, takich sytuacji z Jarosławem Gowinem, który miał inne zdanie, odrębne zdanie od Zbigniewa Ziobry, czy odrębne zdanie od posłów Prawa i Sprawiedliwości, było więcej. Tutaj jeszcze mogę dodać, to jest dość ciekawa rzecz z punktu widzenia, bo tak jak mówię, warto patrzeć na to po dwóch stronach lustra, bo po jednej stronie jest Zbigniew Ziobro, a po drugiej stronie jest właśnie Jarosław Gowin. To jest kolejna sytuacja, w której Zbigniew Ziobro swoją polityką wewnętrznie rozgrywaną w Polsce no sprowadza spore ryzyko na Zjednoczoną Prawicę. I mnie ciekawi też, jaka będzie reakcja zarówno, czy nie tylko premiera Morawieckiego, ale też wicepremiera i prezesa Jarosława Kaczyńskiego na tę sytuację. Bo jeżeli, wracając do pierwszego pytania, jeżeli Zjednoczona Prawica straci poparcie w wyniku potencjalnego weta, no to winny będzie ten, który wyzywał innych od miękiszonów. I zastanawiam się, jak to się będzie dalej rozwijać. No dobrze, a co panu podpowiada pana politologiczna intuicja? Czym to się skończy w czwartek i w piątek? Czy to wszystko, co dzieje się w tej chwili, co obserwujemy, to puszenie piórek, to jest wyłącznie taktyka taka na potrzeby wewnętrznej polityki? Czy pana zdaniem rzeczywiście to się wyleje poza granice Polski i do tego weta dojdzie? Ja myślę, że to jest niebezpieczna sytuacja, bo jak pani wie, ja się dość interesuję też nie tylko jaką polityką, ale też psychologią i z rozwojem konfliktów. Tak? I każdy konflikt, on się w szczególności w obszarze politycznym, tak jak pani powiedziała, toczy się nie tylko po to, żeby rozwiązać jakąś sytuację, żeby znaleźć rozwiązanie, ale toczy się też po to, żeby widownia miała z tego jakąś swoją satysfakcję. Krótko mówiąc, część tego przedstawienia negocjacyjnego odbywa się na użytek krajowego elektoratu Zbigniewa Ziobry, Jarosława Gowina, Solidarnej Polski, etc. Do tej pory wszystkie tego typu negocjacje ostatecznie udawało się rozstrzygać, ponieważ politycy byli na tyle odpowiedzialni, że rozumieli, że okej, my tutaj odstawiamy pewien show na użytek krajowego elektoratu, ale ta zagranica jest ważna, bo my nie jesteśmy w stanie funkcjonować jako państwo bez zagranicy. Znaczy jedyna autarkia, jaka występuje na świecie, to jest Korea Północna i umówmy się, że nie jest to ten kierunek, w którym chcielibyśmy zmierzać. A to zależy, kogo by pan spytał pewnie. Ja mam wrażenie,
Nie, myślę, że jednak tutaj byłoby dość podobny pogląd, gdzie byśmy nie zapytali. Natomiast, no i tak, i mam wrażenie, że jednak mimo wszystko do tego porozumienia dojdzie, to dziś gra toczy się moim zdaniem nie o to, czy Polska zawetuje, czy nie zawetuje, tylko czy unijni politycy pozwolą polskim politykom wyjść z tej sytuacji z twarzą, czyli nie zawetować, a jednocześnie coś ugrać. Tyle tylko, że tu jest bardzo ważne wszystko to, co się do tej pory wydarzyło. Jeżeli relacje osobiste pomiędzy polskimi politykami, a politykami, z którymi negocjują, są bardzo mocno zepsute, to oni mogą nie chcieć dać Polsce, a w szczególności polskim politykom, wyjść z tej sytuacji z twarzą. I to oznacza, że jesteśmy naprawdę na granicy bardzo poważnego kryzysu, nie tylko politycznego, ale gospodarczego w kontekście najbliższych nie kilku dni czy tygodni, ale pewnie kilkunastu lat. I w tym kontekście, panie doktorze, bardzo ważne pytanie o to, jaką rolę pana zdaniem w czwartek i w piątek odegra Angela Merkel, która żegna się z polityką, której jest to ostatnia prezydencja w Unii Europejskiej, jej oczywiście jako kanclerza. Wielu mówi, że ona zrobi wszystko, żeby Polska z Unią Europejską się dogadała. Czy rzeczywiście jest tak, jak bodajże Marek Belka ostatnio w rozmowie ze mną powiedział, cała nadzieja w Niemcach? Cała nadzieja w Niemcach dlatego, że jak wiemy też z doświadczeń, to państwo, które sprawuje prezydencję, no, bierze na siebie ciężar dyskusji, ciężar prowadzenia negocjacji. Tak jak pani powiedziała, symbolicznie dla Angeli Merkel też będzie to miało znaczenie, żeby zakończyć te negocjacje sukcesem. Takim sukcesem będzie oczywiście przyjęcie budżetu i pójście do przodu z tymi wszystkimi zamierzeniami. Jeszcze natomiast na pewno jest tak, że Niemcy bardzo mocno starają się tę sytuację rozwiązać, przy czym też pamiętajmy o tym, że my widzimy tylko 1/10 albo 1/20 całego procesu negocjacyjnego, dlatego że prawdziwe polityczne negocjacje nie odbywają się przed kamerami telewizyjnymi, nawet nie odbywają się w takim duchu, że ja coś powiem na jednej konferencji, a ktoś inny coś powie na drugiej konferencji, tylko dzisiaj mam wrażenie, jesteśmy na etapie tak zwanych rozmów w cieniu, rozmów, których dziennikarze nie widzą i dobrze, bo rozmowy prowadzone przed obiektywem kamer prowadzą do tego, że właśnie politycy też muszą się trochę popuszyć i to nigdy nie pomaga. Nie wiem, jak to wygląda, no bo nie uczestniczę w tym procesie, ale mam nadzieję, że rzeczywiście niemiecka dyplomacja, która ma swoje doświadczenia i też polska dyplomacja, ja bym tutaj bardzo mocno liczę na polskich urzędników, którzy faktycznie prowadzą te rozmowy, bo my widzimy posłów Zjednoczonej Prawicy, Zbigniewa Ziobrę, jego podwładnych Solidarnej Polski, ale tak naprawdę to jest tylko taka pyskówka na użytek opinii publicznej, wyborców, mediów. Prawdziwe negocjacje odbywają się na poziomie wysokich urzędników w ministerstwach, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w Ministerstwie Funduszy, a tam są ludzie na tyle doświadczeni, że również oni świetnie sobie zdają sprawę z potencjalnych konsekwencji takich bądź innych decyzji. I mam wrażenie, że to jest ten proces, który warto zostawić dzisiaj w takim cieple, trochę z dala od kamer telewizyjnych, bo jeżeli jest gdzieś cień szansy, to właśnie tam i na pewno unijni i niemieccy dyplomaci dzisiaj, jutro będą bardzo mocno w kontakcie z naszymi przedstawicielami. Panie doktorze, to jeszcze o konsekwencjach innego wydarzenia na koniec. Słów kilka chciałabym poprosić od pana. Mam oczywiście na myśli urodziny Radia Maryja i wszystko to, co się tam wydarzyło i to, co się wydarzyło po tej uroczystości, w cudzysłowie nazwę. Doskonale pan wie, nasi widzowie również, bo o tym mówiliśmy wczoraj, co tam się działo. Nie wszyscy wiedzą prawdopodobnie, że tak, że jest interwencja sanepidu, że jest interwencja prymasa Polski, że jest interwencja episkopatu, no i prośba do tego głównego człowieka od zakonu redemptorystów, żeby także no, w jakiś sposób zdyscyplinował Tadeusza Rydzyka. Do tej pory
Takiej reakcji na jego słowa nie było. O czym to świadczy? O czym świadczy to, że Rzecznik Praw Dziecka, prokurator generalny, minister obrony narodowej klaskali człowiekowi, który usprawiedliwia pedofilię wśród księży? I o czym świadczy fakt, że jest tak, no nie wiem czy ostra, ale w ogóle jakakolwiek reakcja ze strony hierarchów kościelnych? Znowu pewnie warto by było lepiej zapytać kogoś, kto dobrze zna relacje wewnątrz Kościoła katolickiego polskiego. Mhm. Ale mam wrażenie, że polski Kościół katolicki wewnętrznie nie jest tak jednolity, jakby się wydawało. Jest spora grupa hierarchów, która ucieszyła się z wpadki, poważnej wpadki ojca Tadeusza Rydzyka, bo on jest dla nich sporą konkurencją. Też uważam, że bardzo pozytywnym sygnałem jest reakcja polskich instytucji, właśnie takich jak sanepid. Też część polityków się trochę zreflektowała i Biuro Rzecznika Praw Dziecka wydało już wczoraj oświadczenie. No, dość lakoniczne i spóźnione, mam wrażenie. Tak, ale mimo wszystko jednak na drugim biegunie w porównaniu do klaskającego samego rzecznika, więc jakiś poziom refleksji się pojawił. I teraz no to jest trochę tak, że Prawo i Sprawiedliwość ma spory problem, no bo z jednej strony Tadeusz Rydzyk zapewnia PiS-owi jakąś część elektoratu, sympatię jakiejś części elektoratu, z drugiej strony no pewne rzeczy się wydarzyły, są przepisy i tak zupełnie nie można ich lekceważyć. No i mam wrażenie, że rzeczywiście ta sytuacja jest rozwojowa i ona jest trudna, dlatego że najchętniej politycy Prawa i Sprawiedliwości nigdy by w życiu tej sytuacji nie zobaczyli. Zobaczyli i teraz nie mogą mówić, że jej nie zobaczyli, w związku z tym będziemy świadkami dość interesujących reakcji państwa i to jest moim zdaniem też najciekawsza rzecz, bo my trochę potem poznamy, na ile w Polsce istnieją ludzie nietykalni, a na ile machina państwowa działa. To dotyczy wszystkich, nie tylko, czy powinno dotyczyć wszystkich, nie tylko ojca Tadeusza Rydzyka. No i na ten temat mam nadzieję podczas naszej kolejnej rozmowy. Panie doktorze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Doktor Olgierd Andusewicz, politolog, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dużo zdrowia i dobrego dnia. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie.